witajcie w kolejnym odcinku. Ze względu na to, że ostatnio na odcinku sprawdzaliśmy sobie, czy czasem te opiłki, które są w oleju, nie pochodzą z wałków, okazało się, że wałki są w jak najlepszej kondycji. Pokazywałem Wam też łańcuch wraz z napinaczem. Dziś zdemontujemy sobie w całości głowicę, ale z drugiej strony i ocenimy, jak wyglądają nasze cylindry od środka. Co prawda zaglądaliśmy tam kamerą, ale zawsze lepiej jest rzucić okiem, można powiedzieć, tak na żywo. Sprawdzimy, bo ten silnik ma około 200 z hakiem, podejrzewam, że nawet po 300 tysięcy, więc to, co widzieliśmy kamerą, to widzieliśmy kamerą, a sprawdzimy sobie, jak będą wyglądać gładzie cylindra po takim przebiegu. Wspólnie zdemontujemy sobie drugą pokrywę, zdemontujemy sobie wałki, zdemontujemy sobie całą głowicę. Wspólnie ocenimy, jak wygląda druga strona. Oczywiście w tym silniku cylindry pokryte są nikasylem, więc tak naprawdę ocenimy jego stan po takim przebiegu. Chociaż ja już teraz Wam zdradzę, że myślę, że ten silnik zbyt dużych ilości oleju nie pobierał. Dobra, i widzicie, takim oto sposobem pokrywę już mamy wolną, tylko jeszcze ona musi puścić. Dobra, jest git. Jak możecie zobaczyć, tutaj łańcuch również nie ma najmniejszego luzu. Wszystko jest w jak najlepszym stanie. Wezmę Was jeszcze z drugiej strony. I tak jak widzicie, łańcuch bez żadnego luzu. Tutaj praktycznie nie ma opcji, żeby cokolwiek ruszyć. W momencie, jak ja napinam ten łańcuch palcem, próbuję go naciągnąć, tu mi się napinacz delikatnie cofa. Ale to tylko świadczy o tym, że on jest sprawny i w jak najlepszym porządku. Zresztą z tego, co wiem, to te napinacze oraz łańcuchy były świeżo wymieniane, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ktoś sądził, że właśnie tutaj te łańcuchy grzechoczą lub sam napinacz jest uszkodzony, więc został wymieniony napinacz wraz z łańcuchem. Bierzemy się za demontaż wałków. No jak możecie zobaczyć, wszystko tutaj wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tutaj są widoczne ślady zużycia, ale nie jest to w ogóle wyczuwalne pod paznokciem, więc ja bym się tutaj tak naprawdę nie czepiał. Tak samo na wałku dosłownie nic nie czuć. Także myślę, że tutaj wszystko jest ok. Widziałem dużo bardziej porysowane wały, które chodziły. Ok, tak jak możecie zobaczyć, tak naprawdę kompletnie tutaj na tych wałkach nie widać niczego niepokojącego. Nic niepokojącego tutaj nie widać. Tutaj widać delikatne jakieś tam zużycie, ale w żadnym wypadku nic nie jest wyczuwalne pod paznokciem, czyli tak naprawdę w pełni sprawne wałki. Czyli ktoś faktycznie ten olej wymieniał, dbał. Chciał, nie chciał, ja dalej stawiam, że poszła panewka. No niestety, ściągamy głowicę, zaglądamy do cylindrów.
Okej, okay, no co? I widzimy tutaj delikatne ślady, jak tłok sobie pracował. Ta warstwa nikasylu była ruszona. Chodźmy sobie zobaczymy, jak to wygląda z drugiej strony. Z drugiej strony jest trochę lepiej. Ja już tutaj wcześniej sprawdzałem i powiem Wam, że nic tutaj nie jest wyczuwalne pod paznokciem. Jak widać też po samych tłokach, no tutaj wiadomo, że jest mokre, bo ściągałem uszczelkę, znaczy ściągałem głowicę, więc pociekł sobie olej, ale generalnie nie widać tutaj, żeby ten silnik spalał jakiekolwiek ilości oleju. Więc co, moi drodzy, można uznać, że inspekcja cylindrów jest za nami. W kolejnym odcinku będziemy dobierać się już od spodu do miski olejowej. Zobaczymy sobie, jak wygląda pompa oleju w takim silniku oraz zerkniemy sobie, jak wygląda wał oraz panewki. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam, a my spotkamy się w kolejnym odcinku. Cześć! There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the...